pamiętam, jak kilka lat temu, może z 5, był przez chwilę taki trend w mediach społecznościowych, że ludzie przyznawali się publicznie do tego, że chodzą na terapię, że korzystają z pomocy specjalisty albo po to, żeby się uporać z jakimś konkretnym problemem, jakąś traumą, albo po to, żeby po prostu świadomiej, łatwiej, mądrzej przejść przez życie. I pamiętam ogromne zaskoczenie tym, że pojawiały się takie posty, że moi znajomi, różni takie posty pisali. Po pierwsze dlatego, że to było, być może jest do dzisiaj, duże wyznanie, a po drugie dlatego, że te posty obfitowały w bardzo intymne historie. Ludzie tam pisali o swoich kłopotach ze sobą, o różnych korzyściach, jakie płynęło dla nich z terapii. I to była mocna lektura. Uważałam, że to jest bardzo niepotrzebny ekshibicjonizm. I pamiętam swoją refleksję, że nawet jeżeli kiedyś pójdę na terapię, to na pewno nie będę o tym trąbiła na prawo i lewo, bo przecież od tego mam najlepszą przyjaciółkę, a nie muszę o tym pisać w internecie, bo przecież potem trzeba iść do pracy i mój szef ma wiedzieć o tym, że chodzę na terapię. Może potem muszę się przywitać z sąsiadem na klatce. On niekoniecznie musi wiedzieć, że walczę z depresją. I tak sobie teraz o tym myślę, że życie jest pełne niespodzianek. To będzie fajny podcast. Tak coś czuję. Cześć, nazywam się Julia Oleś i witam Was w Złamanych Obcasach. W sieci tworzę od 2014 roku i być może kojarzycie mnie jako Fabulous. Ten kawałek internetu wygospodarowałam sobie, bo moje pozostałe poletka zrobiły się trochę za ciasne na to, o czym chcę z Wami rozmawiać. A rozmawiać będziemy o wszystkim tym, co uwiera, uciska i rzuca nam wyzwania podczas codziennej wędrówki po spokój i równowagę. Fajnie, że wpadliście. Lecimy. To nie jest pierwszy odcinek podcastu, jaki nagrałam, ale już wiem, że to będzie pierwszy odcinek, jaki Wam pokażę. I właśnie tym dzisiejszym tematem będę się chciała z Wami przywitać. Dlaczego? Już Wam tłumaczę. Moje doświadczenie jest takie, że podczas moich wszystkich live'ów i za każdym razem, kiedy poruszam jakąś taką tematykę około terapijną i około psychologiczną, dostaję bardzo dużo komentarzy, pytań i mnóstwo historii do skrzynki na Instagramie, gdzie możecie mnie znaleźć jako Fabulous, z pytaniami, z prośbami ludzi, którzy są na zakręcie. Zauważyłam takie zabawne zjawisko, że w momencie, kiedy zaczęłam mówić otwarcie o tym, że w pewnym momencie swojego życia poszłam na terapię, to i różne inne osoby w moim otoczeniu też zaczęły się otwierać, mówić o swoich doświadczeniach, ale przede wszystkim właśnie moi czytelnicy, z którymi sobie od 6 lat gadamy na tematy różne, zaczęli bardzo ochoczo szukać informacji na ten temat. Wcale nie było to podyktowane wścibstwem zazwyczaj, bo nie byli zainteresowani jakoś szczegółami mojej drogi, a raczej szukali rozwiązań dla siebie, co jest zresztą w internecie dość znamienne i ma to dobre i złe strony, bo z jednej strony to jest bardzo fajne, że szukacie rozwiązań i staracie się znaleźć jakąś drogę do spokoju i do zdrowia psychicznego, ale z drugiej strony często to przybiera jakieś patologiczne kształty. Mianowicie zaczynamy uważać ludzi z internetu za specjalistów i ludzi, którzy są popularni z jakiegoś powodu, trochę obciążać odpowiedzialnością za swoje zdrowie psychiczne, za swoje decyzje. Pomyślałam sobie, że może zrobię po prostu tak. Jako, że nie jestem sama psychoterapeutką ani psychologiem, bardzo nie chciałabym też takowego specjalisty zgrywać. Po prostu opowiem Wam o moim doświadczeniu, o mojej drodze, o tym, co terapia mi dała, dlaczego się na nią zdecydowałam i być może to po prostu będzie dla części z Was, którzy się wahacie, jakiś drogowskaz. Część z Was być może znajdzie w tych historii siebie. Natomiast na początku i na końcu wszystkich moich rozważań na ten temat mówię Wam i powtarzać to będę do znudzenia. Ja nie jestem psychoterapeutą, ja nie jestem autorytetem. Jeżeli potrzebujecie fachowej porady, to po prostu idźcie do kogoś, kto jest specjalistą. Ja jestem laską z internetu.
nie zapominajmy o tym. Że prędzej czy później wyląduje na terapii, podejrzewałam od wczesnego wieku dziecięcego, szczerze mówiąc. Mówię to pół żartem, pół serio, ale prawda jest taka, że ja miałam dość niejednoznaczną sytuację rodzinną, domową. Nie będę wchodziła w szczegóły, bo to są rzeczy, które dotyczą innych osób niż ja sama. A ja staram się nie opowiadać historii innych ludzi, jeżeli sobie tego nie życzą. Natomiast były pewne niuanse w moim dzieciństwie, które sprawiały, że wiedziałam, że będę musiała sobie to poukładać prędzej czy później. Natomiast był taki bodziec, kiedy ja stwierdziłam, że to jest ten moment i zaczęłam faktycznie szukać kogoś, z kim będę mogła zacząć pracować, a było to około 5 lat temu, troszkę później, 4 lata temu. Już byłam wtedy mamą, natomiast znalazłam się na takim życiowym zakręcie w dość skomplikowanej sytuacji i zaczęłam też dostrzegać w swoim życiu pewien schemat, który się powtarzał, a o który nie prosiłam. I wydawało mi się, że skoro widzę, że po raz kolejny coś robię w swoim życiu albo coś się zdarza w moim życiu, co mnie nie uszczęśliwia, a jednak z jakiegoś powodu to się zdarza, to nie może być przypadek, bo nie ma przypadków, zwłaszcza w takich kwestiach. Więc innymi słowy, prawdopodobnie coś do siebie przyciągam i chciałam się dowiedzieć, co ja takiego robię, że właśnie konkretnie takie rzeczy przyciągam. No i to był właśnie ten impuls. Poszłam do sprawdzonego terapeuty, którego poleciła mi moja przyjaciółka. Moja przyjaciółka pracowała z tą osobą już od roku. Natomiast to nie było moje pierwsze doświadczenie, jeśli chodzi o kontakty z psychoterapeutami i psychologami. I to jest rzecz, którą bym chciała powiedzieć na samym początku, bo uważam, że to jest istotne bardzo. Bardzo często się z tym spotykam, kiedy właśnie jakieś takie zaufane, zaprzyjaźnione osoby przychodzą do mnie, żeby na ten temat porozmawiać. Trzeba szukać dobrego terapeuty do skutku. Bo ja sama miałam kilka doświadczeń z osobami, które... Kurczę, no chciałabym powiedzieć, że może nie były najlepsze w swoim fachu albo że nie były kompetentne, ale dzisiaj sobie myślę, bo jestem już bardzo stara, że być może po prostu sobie nie spasowaliśmy. Być może sposób komunikacji, sposób pracy danego terapeuty nie był dla mnie idealny i być może nie była wina w terapeucie, tylko we mnie, a być może to nie było niczyjej winy, po prostu sobie nie zagraliśmy. Nie zmienia to faktu, że miałam tych podejść wcześniej około 3, jeśli nie 4. I to były bardzo niedobre podejścia. To były doświadczenia, które mnie zraziły na pewien czas do pracy z terapeutą. I to jest rzecz, z którą właśnie ci moi przyjaciele od czasu do czasu do mnie wracają. Mówią, że tak, jasne, wiem, że mam problem taki i taki. Prawdopodobnie powinnam skorzystać z pomocy psychologa. Ale byłem i było do kitu. Byłem, ale nic mi to nie dało. Byłam, ale ten psycholog gadał głupoty, więc ja to pierniczę i dam sobie radę sama. Kurczę, no nie dasz sobie rady sama. Ale po pierwsze, po prostu popróbuj. Poszukaj jeszcze kogoś innego. Kogoś, kto pracuje w innym nurcie. Bo tak, psychoterapeuci pracują różnymi metodami, różne szkoły psychoterapii wybrali na swojej ścieżce zawodowej i być może jakaś taka metoda, z którą miałeś styczność, nie jest odpowiednia dla ciebie. Pierwsza psychoterapia, na której zostałam na dłużej i która bardzo, bardzo mi pomogła, w pewnym momencie uratowała mi życie, ale o tym opowiem wam za chwilę. To była psychoterapia prowadzona metodą Gestalt. Powiem wam pokrótce, czym ona jest. Gestalt skupia się na tym, żeby pacjent nauczył się rozpoznawać i nazywać swoje własne emocje, a także żeby dowiedział się, skąd te jego emocje się biorą, gdzie powstają, dlaczego są takie, jakie są, czyli innymi słowy, żeby poznał te mechanizmy, które nim rządzą i żeby dowiedział się, co sprawia, że jest takim człowiekiem reagującym w taki sposób, jakim jest. Ja swoją terapię prowadziłam z przerwami i też zajęło mi to trochę czasu, żeby się dowiedzieć, że to jest całkowicie normalne, że od tej terapii się w pewnych momentach odchodzi,
nabiera się niechęci, wstrętu, takiego uczucia bezsilności w pewnym momencie, że jesteśmy pod ścianą, że ten terapeuta czegoś od nas chce, a my, że my nie wiemy, jak sprostać tym oczekiwaniom, tym wyzwaniom, które stawia. A potem się na tę terapię wraca. I to jest jedna z podstawowych lekcji właściwie, którą ja wyciągnęłam z terapii na samym początku. To jest doskonała wiedza, która bardzo dużo ciśnienia ze mnie zdjęła. A brzmi ona tak: nie jesteś wyjątkowa, dziewczyno. To, przez co przechodzisz, zostało już milion razy zmierzone i zważone i nazwane. Te procesy są możliwe do opisania matematycznym wzorem. Nie jesteś nawet w połowie tak skomplikowana, jak ci się wydaje, bo tak skomplikowanych jak te na świecie są tysiące i właśnie dlatego terapeuta wie, jak ci pomóc. To jest genialna, uwalniająca refleksja, która dla mnie płynęła z tej pracy z terapeutą, która uderzyła mnie właśnie w tym momencie, kiedy po takiej mojej przerwie, potem jak zniknęłam na 2 czy 3 miesiące i wróciłam do gabinetu swojego terapeuty, usłyszałam: no normalne, nie jestem zaskoczony. To w sumie można było to przewidzieć, bo to się zdarza prawie zawsze. Ja sobie wtedy myślałam: okej, czyli jednak nie jestem taka beznadziejna. Spoko, no to lecimy dalej. Bardzo dużo ze mnie to zdjęło ciśnienia. To, co jest istotne i co chciałabym podkreślić, bo wiem, że często osoby, które nie miały styczności z psychoterapią, trochę się w tym gubią, to, że psychoterapeuta to nie jest psychiatra. Co to oznacza? Oznacza to, że w jego gabinecie nie dostaniecie recepty na prochy, które zmienią wasze życie. Nie dostaniecie tam psychotropów. Aczkolwiek może być tak, że terapeuta w toku pracy z pacjentem uzna, że kłopoty, z którymi boryka się jego pacjent, wymagają wsparcia psychiatrycznego. I wtedy może taką osobę skierować na wizytę u psychiatry, a dobraniem ewentualnego leczenia farmakologicznego zajmuje się właśnie lekarz psychiatra. Myślę, że część tego tabu, o którym wspominałam, bierze się stąd, że właśnie ludzie nie do końca są doinformowani i myślą, że terapia wiąże się z lekami, które zmieniają percepcję, zaburzają świadomość. A to kompletnie nie o to w tym chodzi. Mało tego, co jest bardzo częste, ludzie również myślą, że jeżeli ktoś korzysta z pomocy psychoterapeuty, to znaczy, że ma jakieś poważne zaburzenia, choroby, że jest schizofrenikiem albo że ma depresję. Niekoniecznie tak jest. Bardzo często ktoś po prostu czuje, że sobie z czymś do końca nie radzi albo czegoś nie rozumie i korzysta ze wsparcia, co jest zupełnie normalne. No, jak boli was serce, to idziecie do kardiologa i bardzo ubolewam nad tym, że nie mamy takiego samego domyślnego, wgranego postępowania w przypadku kłopotów z tym, czego nie widać, czyli z duszą, z psychiką, z tym, co się dzieje w głowie i w sercu, jakkolwiek to nazywacie i w cokolwiek wierzycie. W pierwszej fazie pracy z psychoterapeutą faktycznie, tak jak w większości przypadków to bywa, zdekodowałam swoje dzieciństwo, a swoje dotychczasowe życie, znalazłam różne mechanizmy i było kilka przełomów, które sprawiały, że potem przez 2 tygodnie siedziałam w domu w katatonii, płakałam do poduszki, jak pewne rzeczy sobie układałam, bo na tym polega ten proces. Potem zajęliśmy się w naszej pracy takimi bieżącymi problemami, wyzwaniami, rzeczami, które wymagały poukładania, wyjaśnienia. I to był równie trudny etap, bo wymagał skonfrontowania się z czymś, co było tu i teraz. Praca z przeszłością jest poniekąd łatwiejsza, bo możemy się trochę zdystansować od tego, powiedzieć, że jeżeli coś się wydarzyło 10 lat temu i nas dzisiaj boli, tak naprawdę dotyczyło innej osoby, której już nie ma. Jeżeli sprzątamy coś, co jest tu i teraz, to konfrontujemy się ze swoimi problemami, na które jeszcze mamy wpływ, ze swoimi wadami, które są naszym udziałem aktualnie, a nie kiedyś w przeszłości. No i to jest dłubanie w ranie i posypywanie jej solą każdego dnia. Dlaczego powiedziałam wam wcześniej, że terapia uratowała mi życie?
Oczywiście również dlatego, że zmieniła moje życie, posprzątała mi pewne rzeczy w głowie i to wpłynęło